Cześć, ja jestem Sarcz i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w materiale wideo, w którym chciałem podsumować rok 2013 pod względem gier. To znaczy przed Wami lista moich ulubionych gier 2013 roku. Przy okazji tutaj chciałbym zaznaczyć, że nie jest to lista absolutnie najlepszych gier, jakie się ukazały, bo jest to takie moje subiektywne zestawienie i każdy z pewnością będzie miał inne, ale ten film przedstawi Wam po prostu takie 10 gier, w które mi osobiście najprzyjemniej się grało. Starałem się tutaj ułożyć gry według pewnej hierarchii, jak dobrze się przy nich bawiłem, ale też kolejności poszczególnych miejsc nie bierzcie do końca na poważnie, bo wielokrotnie miałem problem, by ocenić, czy akurat konkretny tytuł rzeczywiście zasługuje na miejsce o oczko wyżej od innej produkcji. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Oczywiście brałem pod uwagę tylko gry, które ukazały się w 2013 roku, nie gry, które nagrywałem w tym roku, bo tutaj pamiętam, jak w zeszłym roku, kiedy robiłem podobne zestawienie, były pewne wątpliwości i niektóre osoby się dziwiły, czemu na przykład wtedy nie umieściłem Gothica, którego nagrywałem w tamtym roku. Po prostu dlatego, bo jest to stara gra. Ja tutaj biorę pod uwagę tylko tytuły, które się właśnie w 2013 roku ukazały, które miały w tym roku swoją premierę, więc pamiętajcie o tym i nie pytajcie się, czemu na przykład w zestawieniu nie ma Gothica 2 Noskruka, czy innych starszych gier, które tutaj w tym zeszłym roku nagrywałem. Oprócz tego warto zaznaczyć, że w zestawieniu wziąłem pod uwagę tylko gry na PC-ta, PlayStation 4, PlayStation 3 oraz Xboxa 360. Niestety zabrakło gier na Xboxa One, PlayStation Vita, 3DS-a oraz Wii U, bo nie miałem po prostu okazji sprawdzić najnowszych tytułów na tych konsolach, czego bardzo żałuję, bo myślę, że spokojnie jeszcze jakieś gry by się mogły w tej dziesiątce znaleźć, chociażby z konsol Nintendo. Bardzo żałuję, że przede wszystkim nie miałem okazji pograć w najnowsze gry na konsole firmy Nintendo, które to może nie są jakieś bardzo popularne w Polsce, ale za to są na tyle grywalne, że myślę, że spokojnie by mogły tutaj się w mojej dziesiątce znaleźć. Niestety, tak jak mówię, mogłem brać pod uwagę tylko gry, w które ja sam osobiście grałem. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Jeśli jakaś produkcja według Was zasługuje na miejsce w zestawieniu, a u mnie się nie znalazła, to prawdopodobnie po prostu w nią nie grałem, a jeśli grałem, to nie podobała mi się aż tak bardzo jak Wam, do czego myślę, że mam tutaj prawo, bo tak jak mówiłem, jest to lista absolutnie subiektywna. I jeszcze ostatnia uwaga na koniec. Nie brałem też pod uwagę gier epizodycznych, które jeszcze nie przestały się ukazywać. Mam tu na myśli przede wszystkim drugi sezon The Walking Dead oraz The Wolf Among Us. W przypadku obu gier doczekaliśmy się dopiero premiery pierwszych epizodów z 5 zapowiedzianych, więc gdybym miał tutaj umieszczać je na liście, to trochę by było tak, jakbym wrzucał tutaj wersję demo tych gier. Oba tytuły będą miały oczywiście szansę znaleźć się za rok na liście moich ulubionych gier 2014 roku, gdy wszystkie epizody tych gier już się ukażą i wtedy dopiero tak w pełni będziemy mogli je oceniać. Bo wiecie, pierwszy epizod tych gier mógł się nam bardzo podobać, a na przykład kolejne byłyby już dużo słabsze, więc tutaj podchodzę do sprawy jak najbardziej rzetelnie i umieszczę ewentualnie te gry w przyszłym zestawieniu, kiedy wszystkie epizody już się ukażą. To tyle więc, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, a teraz przechodzimy już do listy 10 gier, które ukazały się w 2013 roku, a w które mi osobiście najprzyjemniej się grało. Miejsce 10. Batman Arkham Origins. Zdaję sobie sprawę z tego, że część osób była troszkę zawiedziona nowym Batmanem, dlatego że niektórzy gracze oczekiwali po prostu po nowej odsłonie serii większej ilości nowości. Tymczasem tak naprawdę otrzymaliśmy nieco bardziej rozbudowaną wersję Batman Arkham City. Oczywiście jest to tutaj mocne uproszczenie z mojej strony, ale prawda jest taka, że Batman Arkham Origins nie wprowadziło zbyt wielu nowości w stosunku do poprzedniej części serii. Tyle tylko, że ja tak się zastanawiam, czy rzeczywiście było sensowne, aby oczekiwać po tej nowej odsłonie czegoś zupełnie nowego. Według mnie nie, bo jest to przecież tak naprawdę pożegnanie tej serii z konsolami obecnej generacji. Pewnie większą ilość nowości dostaniemy na konsolach nowej generacji, czyli na PlayStation 4 i Xboxie One, ale jeśli chodzi o mnie, to nowy Batman mnie tutaj absolutnie nie zawiódł. Ja nie oczekiwałem zbyt wielu nowości i przede wszystkim
wszystkim zostałem zaskoczony nawet bardzo ciekawą fabułą. Według mnie świetnym posunięciem twórców było zaprezentowanie tutaj początków Batmana. Jest to taki swego rodzaju prequel, który pokazał m.in. początki znajomości Batmana z Jokerem i zostało to według mnie przedstawione świetnie. Ja tutaj się świetnie bawiłem i dodatkowo pogłębiłem sobie jeszcze moją znajomość uniwersum Batmana dzięki tej grze, a dodatkowo nie należy zapominać o fajnych usprawnieniach gameplayu, na przykład o bardziej rozbudowanym trybie detektywa. Tutaj rzeczywiście widać, że twórcy nie poszli na łatwiznę i też postarali się jakieś tam usprawnienia zawrzeć i właśnie do takich usprawnień należy zaliczyć tryb detektywa, bo gra rzeczywiście oferowała więcej w tym zakresie i to fajnie urozmaicało troszkę niektóre misje. Należy też dodać, że wprowadzono tutaj tryb online w tej odsłonie, ale szczerze mówiąc, według mnie jest on taką raczej, jak to powiedzieć, wisienką na torcie, może też nie do końca, bo niestety tryb online szybko stracił na wartości i bardzo mało osób w niego gra. Troszkę takim niepotrzebnym dodatkiem jest ten tryb multiplayer, ale jeśli chodzi o tryb dla jednego gracza, to jak najbardziej ja jestem bardzo zadowolony. Miejsce 9. Splinter Cell Blacklist. Wprawdzie moja seria Zagrajmy Splinter Cell Blacklist nie miała takiej popularności jak serie choćby z innych nowych gier tego roku, ale mi osobiście gra się bardzo podobała. Przede wszystkim nie muszę chyba ukrywać, bo każdy to chyba wie, że jestem dużym fanem skradanek i na kolejną odsłonę Splinter Cella bardzo czekałem i sam osobiście się nie zawiodłem. Przede wszystkim fajnie, że twórcy niejako wyciągnęli wnioski po ostatniej odsłonie serii, czyli Splinter Cell Conviction. Wtedy gracze narzekali, że gra zbyt mocno była nastawiona na akcję. Tymczasem Blacklist rzeczywiście widać, że troszkę taki stanowi powrót do korzeni. Tutaj tak naprawdę też każdą misję można sobie ukończyć w trybie ducha, czyli w trybie skradankowym i tak naprawdę nawet nie pokazywać się praktycznie żadnemu przeciwnikowi. Według mnie bardzo fajna sprawa, no bo każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Fani skradanek mogli sobie przejść tą grę po cichu, a fani takiego strzelankowego podejścia mogli po prostu urządzić sobie prawdziwą rozróbę i postrzelać do wrogów. Dodatkowo mi osobiście bardzo podobała się fabuła. Troszkę mi takie wzbudzała skojarzenia z serialem 24 godziny, którego osobiście jestem dużym fanem i może dlatego też ta fabuła mi się bardzo podobała, bo po prostu cały czas odnosiłem wrażenie, że twórcy troszkę wzorowali się na tym serialu. Może wrażenie miałem błędne, ale w każdym razie na mnie ta fabuła spore wrażenie zrobiła. Oprócz tego nie należy zapominać o tym, że żywotność gry była odpowiednio zwiększana poprzez wprowadzenie trybu kooperacji, który był już oczywiście dostępny w Splinter Cell Conviction, ale pozostał i tutaj. I bardzo fajnie, bo można sobie tutaj misję przechodzić też ze znajomym. A oprócz tego powrócił tryb najemnicy, szpiecy kontra najemnicy, czyli tryb multiplayer, który też jest bardzo ciekawą alternatywą i fajnie, że został tutaj wprowadzony. Więc jak dla mnie Splinter Cell Blacklist jest bardzo dobrym tytułem, który niestety nie został doceniony według mnie przez wystarczającą ilość graczy. Miejsce 8. Rayman Legends. No cóż, tak jak jestem fanem skradanek, tak też bardzo lubię pograć sobie w platformówki i tutaj Rayman Legends absolutnie mnie nie zawiodło. Przede wszystkim nie spodziewałem się również i po tej grze jakiejś nadmiernej liczby nowości, no bo to w końcu jest kolejna część dwuwymiarowej platformówki, więc trudno to było oczekiwać jakiejś rewolucji. Dostaliśmy przede wszystkim świetnie dopracowany produkt. Znowu twórcy dostarczyli bardzo dobre poziomy, a to jest przecież ważne, żeby poziomy w platformówce były świetnie zaprojektowane i tak też było tutaj. Rozgrywka tradycyjnie była niezwykle wciągająca, tak jak i w przypadku Rayman Origins, czyli poprzedniej części serii. I dodatkowo mamy jeszcze tryb kooperacji, czyli możliwość przejścia całej gry na dwóch, na trzech, a nawet na czterech graczy. I tutaj bardzo fajnie, że to też zostało, chociaż ja osobiście zawsze wolałem zarówno w Rayman Origins, jak i w Rayman Legends grać w pojedynkę, a to dlatego, że wtedy można się skupić na przejściu gry na 100%, na zbieraniu wszystkich znajdziek, co ja osobiście bardzo lubię w platformówkach. Akurat w trybie kooperacji przy większej
większej liczbie graczy panuje dość spory chaos i ciężko nad tym wszystkim zapanować, ciężko spowodować, żeby tutaj wszyscy gracze wszystko zbierali tak jak należy. No ale tak jak mówię, jest alternatywa i bardzo dobrze. Mnie osobiście ta gra nie zawiodła i jeśli jesteście fanami platformówek, szczególnie dwuwymiarowych, to Rayman Legends będzie chyba najlepszą propozycją tego roku. Miejsce siódme, Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj pewnie wielu fanów tej gry zdziwiło się, czemu ta gra znalazła się w zestawieniu moim stosunkowo nisko, dlatego że słyszałem głosy, że według wielu graczy to jest najlepsza odsłona serii. No cóż, mi również się ona bardzo podobała, tylko że problem tej gry jest taki, że akurat w moim przypadku, według mnie, w tym roku znalazło się kilka innych gier, przy których się bawiłem jeszcze lepiej, a osobiście uważam też, że w serii Assassin's Creed są odsłony, które mi osobiście bardziej przypadły do gustu. Przede wszystkim ja nie należałem do osób, którym nie podobała się trójka. Ja słyszałem wiele słów nagonki na trzecią część serii. Mi osobiście ona się bardzo podobała. Chwaliłem ją swego czasu nie tylko za według mnie ciekawą fabułę, chociaż niektórzy uważali inaczej, ale też za świetnie dopracowane questy poboczne. Bardzo się dobrze bawiłem przy questach pobocznych, czego nie mogę powiedzieć o Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj mi bardzo brakowało właśnie bardziej rozbudowanych zadań pobocznych, a szkoda, bo przecież w przypadku tej gry dostaliśmy najbardziej rozbudowany świat w historii cyklu. Tutaj aż prosiło się, żeby bardziej wypełnić ten świat jakimiś zadaniami pobocznymi. Niestety takich zadań było bardzo mało. Naprawdę powiem wam, że troszkę się na tym zawiodłem, bo większość aktywności pobocznych polegała po prostu na zbieraniu znajdziek, czyli po prostu zdobywaniu skarbów, nie wiem, tam były jeszcze kamienie Majów i inne tego typu rzeczy. Brakowało mi bardziej takich questów jak w trójce, na przykład mieliśmy różne zadania dla ludności w naszej osadzie. Tutaj czegoś takiego nie było, tutaj jedynie mieliśmy zadania łowy na templariuszy, które spełniały taką rolę, ale kurczę, było ich za mało. Jak na tak duży świat, który otrzymaliśmy, to troszkę szkoda, że nie było tych zadań więcej. Troszkę też zawiodłem się oprócz tego na postaci Edwarda Kenwaya, chociaż tutaj to też jest moje subiektywne zdanie, bo z kolei wiele osób uważa go za najbardziej charyzmatycznego bohatera. No jakoś według mnie troszkę on mnie nie przekonał do siebie, to znaczy oczekiwałem po nim nieco więcej. Przede wszystkim ta jego przemiana z pirata w asasyna według mnie była zbyt mało zauważalna. Nagle, praktycznie przez większość gry, nasz bohater skupiał się na tym, żeby po prostu mieć jak największy zarobek i tak naprawdę nie kierował się tutaj jakimiś zasadami asasynów, a później nagle pod koniec gry zdał sobie sprawę z tego, że pewne wartości tutaj, jakimi się kierują asasyni, są dla niego szczególnie ważne. Trochę to dla mnie było mało wiarygodne i szkoda, że twórcy tego bardziej nie rozłożyli w czasie i że po prostu nie przyłożyli się do tego, żeby tutaj bardziej gracz odczuwał, że rzeczywiście kieruje asasynem, a nie piratem. Ja w przypadku tej gry właśnie bardziej czułem się, że gram piratem, a nie asasynem, co troszkę według mnie się kłóci z ideą tej serii, bo przecież sam tytuł wskazuje na to, że wcielamy się w asasyna. Owszem, mamy oczywiście te wszystkie różnego rodzaju umiejętności asasyna, ale po prostu nie czułem, że to jest rzeczywiście asasyn. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi, jeśli graliście w tą grę, albo przynajmniej ją widzieliście. Poza tym, oczywiście, mogę się o niej wypowiadać w samych superlatywach, bo jest to bardzo przede wszystkim rozbudowana gra, która zaoferowała mi wiele godzin bardzo dobrej rozgrywki. Tutaj mnie po prostu nie zrozumcie źle. Ja nie uważam tej gry za słabą grę. Wręcz przeciwnie, uważam ją za bardzo dobrą, ale po prostu nie jest to według mnie najlepsza odsłona tej serii i nie jest to też jedna z takich czołowych gier, z którymi się najlepiej bawiłem. Po prostu tutaj idealnie według mnie zasługuje na to siódme miejsce, jakie jej teraz przyznałem, ale jest sześć innych gier, przy których po prostu bawiłem się nieco lepiej. Miejsce szóste, Beyond Two Souls. Przygotowując ten ranking, troszkę miałem takie wrażenie, że ten rok jest troszkę takim rokiem gier kontrowersyjnych, to znaczy takich, w przypadku których było zarówno tylu samo zwolenników, jak i przeciwników. I z pewnością Beyond Two Souls należy do takich gier, dlatego że niektóre osoby wychwalały tą produkcję i stawiały właśnie na najwyższych miejscach w swoich rankingach,
Inne z kolei oznaczały wręcz ją jako największe rozczarowanie tego roku. Tak naprawdę wszystko zależy od waszego podejścia i od tego, czego po tej grze się spodziewaliście. Przede wszystkim nie należy spodziewać się po niej jakiegoś giganta pod względem elementów gameplayu, bo tak naprawdę samej rozgrywki jest tutaj naprawdę dość mało i to tutaj trzeba zaakceptować od razu. Ja osobiście zaakceptowałem to jeszcze przed premierą. Wiedziałem, że nie mogę tutaj oczekiwać, że jakoś dużo sobie pogram. Skupiłem się przede wszystkim na tym, żeby otrzymać fajną historię i taką też otrzymałem, przynajmniej moim zdaniem, bo tutaj też są głosy podzielone. Ja osobiście jednak naprawdę kupiłem historię Jodie Holmes i to mi się bardzo podobało. Po prostu w tę grę mi się grało, jakbym oglądał naprawdę bardzo ujmujący i ciekawy film. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tam wszelkie nasze wybory nie miały aż takiego znaczenia dla całej historii i troszkę tutaj szkoda, bo rzeczywiście mogło być to lepiej dopracowane, ale jednak jako całość naprawdę przy grze się bawiłem świetnie i naprawdę się nie mogłem doczekać, co się stanie dalej, a myślę, że to już jest najlepsza rekomendacja właśnie tego, jak przy tej grze dobrze się bawiłem. Po prostu kolejne wydarzenia bardzo mnie ciekawiły, co tam się dalej stanie i wiem też, że wśród moich widzów wiele osób miało podobne zdanie, bo krytyka Beyond Two Souls była głównie zauważalna w mediach. Tam rzeczywiście gra zbierała bardzo rozbieżne oceny. Oczywiście wśród graczy również zauważało się różne opinie, jednak ja osobiście zauważyłem, że gra się świetnie przyjęła na polskim YouTubie, a to dlatego myślę, że właśnie gra się świetnie ogląda i jako seria Zagrajmy w ten tytuł jest wręcz idealną produkcją, żeby właśnie wam ją pokazywać i przedstawiać wam swoje osobiste odczucia związane z tą grą. Dlatego, ponieważ ja tą grę nagrywałem i dzieliłem się z wami tymi odczuciami, to naprawdę bardzo dobrze mi się w ten tytuł grało i ja osobiście uważam go właśnie za jeden z takich najlepszych tytułów tego roku, a przynajmniej takich, w których właśnie najprzyjemniej mi się grało. Miejsce piąte, Metro Last Light. Ta gra według mnie pokazała, że strzelaninie pierwszoosobowej wcale nie potrzeba ogromnej ilości skryptów, wybuchów i ciągłych strzelanin z przeciwnikami, żeby osiągnąć sukces. Metro Last Light stanowi swego rodzaju przeciwieństwo tego, co oferują takie gry jak Call of Duty Ghosts czy też Battlefield 4. Metro Last Light przede wszystkim stanowi tutaj świetną propozycję dla osób, które cenią sobie bardzo dobrą, mroczną atmosferę i świetny klimat. Naprawdę, grając ten tytuł, nie mogłem się nadziwić, jak tutaj twórcy oddali ten klimat moskiewskiego metra i tego, co się stało po wybuchu nuklearnym. Naprawdę, podobnie zresztą jak w Metro 2033, tak i tutaj, świetnie ten klimat udało się ująć i wręcz uważam, że gra stanowi kolejny krok naprzód w stosunku do poprzedniej części i jest po prostu jeszcze lepsza, jeszcze bardziej rozbudowana i jeszcze bardziej wciągająca. Tak jak mówię, według mnie nie jest to też gra dla każdego, no bo jeśli ktoś po strzelaninie oczekuje takich rzeczy, jakie oferują właśnie serie Call of Duty czy Battlefield, no to może się tutaj na tej produkcji zawieść, ale ja osobiście naprawdę jestem Metro Last Light po prostu zachwycony. Zresztą jako dowód mogę też podać fakt, że po ukończeniu tej gry niedługo później zakupiłem sobie przepustkę sezonową, żeby po prostu zagrać we wszystkie dodatki DLC, jakie ta gra oferuje. Rzadko kiedy mi się zdarza kupować dodatki DLC do gier, a szczególnie przepustki sezonowe, a skoro w tym przypadku się na to skusiłem, to po prostu oznacza to, że chciałem z tą grą spędzić jak najwięcej czasu i te wszystkie godziny, jakie z nią spędziłem, naprawdę wcale nie uważam za stracone, wręcz przeciwnie, grę polecam każdemu, kto ceni sobie klimat w tego typu produkcjach i naprawdę myślę, że takie osoby się nie zawiodą. Miejsce czwarte, Tomb Raider. Nowa odsłona Tomb Raidera to najlepszy przykład na to, jak należy restartować serię.
Jak pewnie wiecie, seria Tomb Raider od dłuższego czasu troszkę straciła na wartości. To znaczy, kolejne odsłony oczywiście wychodziły, ale były tak naprawdę coraz mniej popularne. Twórcy uznali więc, że należy mocno przemodelować rozgrywkę i niejako serię zacząć od nowa. I właśnie otrzymaliśmy takiego Tomb Raidera bez numerka w tytule, bez jakiegokolwiek podtytułu. I tak naprawdę myślę, że wyszło to temu cyklowi na dobre, bo naprawdę mechanika rozgrywki została mocno odmieniona. Teraz gra troszkę przypomina serię Uncharted, można powiedzieć, ale wcale nie uznaję tego za wadę, bo jednocześnie zachowano też te elementy charakterystyczne dla tej gry, tyle że podano je w nieco inny sposób. Mamy więc zagadki, mamy więc eksplorację kolejnych grobowców jako taki element poboczny i mamy przede wszystkim też bardzo ciekawą historię, a według mnie poprzednim częściom trochę brakowało, żeby jednak ta historia była odpowiednio zajmująca. Teraz jest ona prawdziwie filmowa i wręcz chce się poznawać kolejne przygody Lary Croft, która teraz występuje też w niejako odświeżonej wersji i jest po prostu to młoda dziewczyna, która tak naprawdę po raz pierwszy musi się zmierzyć z wszelkimi trudnościami, jakie na nią czekają, i to też według mnie świetnie zostało oddane, chociaż ja osobiście uważam, że twórcy jednak bardziej trochę powinni tutaj skupić się na elemencie przetrwania, ale mimo wszystko jest to według mnie tylko taki drobny mankament, no bo bardzo szybko o tym zapomniałem i się naprawdę świetnie bawiłem. Naprawdę, jeśli kolejne jakieś serie będą miały takie restarty jak właśnie Tomb Raider, no to ja absolutnie nie mam nic przeciwko, żeby te inne marki również restartować. Miejsce trzecie, BioShock Infinite. Wielokrotnie już mówiłem na swoim kanale, że jestem wielkim fanem serii BioShock i na najnowszą odsłonę czekałem z wypiekami na twarzy. Na szczęście się nie zawiodłem, bo BioShock Infinite to według mnie zdecydowanie jedna z najlepszych gier 2013 roku. Przede wszystkim należy tutaj pochwalić twórców za odważny krok, to znaczy przeniesienie akcji gry z naprawdę już można powiedzieć kultowego podwodnego miasta Rapture do podniebnej Kolumbii. To wydawało się dość ryzykownym posunięciem, bo tak naprawdę kompletnie odmieniło klimat tej serii. W Kolumbii mamy właśnie zupełnie inną atmosferę niż w mrocznym Rapture, ale udało się to wszystko wprowadzić bardzo dobrze. Dodatkowo mamy postać Elizabeth, która jest naszym nieodłącznym kompanem i jednocześnie warto powiedzieć, że jest to chyba jedna z najlepiej wykreowanych takich postaci towarzyszących naszemu głównemu bohaterowi w grach. No naprawdę, Elizabeth pod względem takim emocjonalnym, po prostu pod względem zaprojektowania tej postaci jest naprawdę świetną bohaterką i po prostu czujemy jakby nam towarzyszyła jakaś żywa osoba. Tutaj też duży plus dla twórców. No i oczywiście cała atmosfera tej przygody, a także według mnie świetne zakończenie, to jest to, co stanowi o atucie tej produkcji i według mnie absolutnie tutaj ciężko się tak naprawdę do tej gry o coś przyczepić. Może co najwyżej do dość powtarzalnych strzelanin, takie też zarzuty słyszałem, aczkolwiek ja jakoś bardzo tego nie odczułem. Według mnie także i strzelanie jest tutaj bardzo wciągające i nie czułem po prostu znużenia, a oczywiście należy też pamiętać o bardzo wciągającej eksploracji, o tym, że twórcy cały czas zachęcają do tego, żeby poszczególne lokacje dokładnie eksplorować, wszystko przeszukiwać i zbierać jak najwięcej fantów. Według mnie BioShock Infinite spokojnie zasługuje na miejsce na podium, jeśli chodzi o najlepsze gry ubiegłego roku. Miejsce drugie, Grand Theft Auto 5. Tutaj powiem wam szczerze, że miałem największą zagwozdkę. Zastanawiałem się, którą z dwóch wybranych przeze mnie gier wybrać na pierwsze, a którą na drugie miejsce. Dlatego też tutaj
uznawajcie po prostu te moją końcówkę zestawienia, że te gry, które zobaczycie teraz, są bardzo równe i tak naprawdę tylko od drobnych szczegółów zależy, czy byście ją ustawili osobiście na pierwszym czy drugim miejscu, tak więc nie zwracajcie za bardzo tutaj uwagi na kolejność. W każdym razie Grand Theft Auto 5 absolutnie tutaj zasługuje na najwyższe laury według mnie. Przede wszystkim należy docenić naprawdę ogromną skalę świata i tak naprawdę multum, ale to multum czekających na gracza aktywności, różnego rodzaju misji do zrobienia. Tutaj tak naprawdę ciągle jest co robić i zabawa jest naprawdę długie kilkadziesiąt godzin rozgrywki. Pomijając fakt, że sama fabuła jest już naprawdę całkiem długa, chociaż pewnie każdy by chciał, aby była jeszcze dłuższa, to przy grze można się jeszcze pobawić dużo dłużej, robiąc różnego rodzaju poboczne zadania, czy też zbierając różnego rodzaju znajdźki. Naprawdę z tą grą można się bardzo dużo pobawić. Oprócz tego chciałbym tutaj zaznaczyć, że bardzo podobała mi się też fabuła tej gry, która jest też związana z jedną z największych nowości w historii serii, to znaczy z wprowadzeniem trzech różnych głównych bohaterów. Mamy Franklina, Michaela i Trevora. Osobiście przed premierą bardzo się obawiałem, czy ta nowość dobrze się tutaj wprowadzi, a po premierze powiem wam szczerze, że jakoś teraz trudno mi sobie wyobrazić kolejną odsłonę serii, w której byśmy ewentualnie powrócili do znowu jednego głównego bohatera. Ciekaw jestem, jak twórcy to w przyszłości obmyślą, ale naprawdę wprowadzenie tych trzech różnych bohaterów wyszło tej grze jak najbardziej na dobre. I nie tylko tutaj mi chodzi o fakt, że sama historia została świetnie poprowadzona, ale też o fakt, że bardzo dobrze to wpłynęło na rozgrywkę. Mamy chociażby misje, w których możemy współpracować pomiędzy różnymi postaciami i możemy się pomiędzy nimi przełączać praktycznie niemalże w dowolnym momencie, oczywiście przy określonych tutaj ograniczeniach. Naprawdę, tutaj absolutnie według mnie nie ma się do czego przyczepić. No i oczywiście po przejściu trybu dla jednego gracza mamy też tryb multiplayer, czyli GTA Online, który również potrafi zapewnić naprawdę długie, ale to długie godziny świetnej rozrywki. Ja wprawdzie do takich osób, które się przy tym trybie długo bawiły, nie należę, a to dlatego po prostu, że mnie w ogóle jest trudno na dłużej utrzymać przy trybie multiplayer jakiejkolwiek gry, bo po prostu nie mam za bardzo czasu, żeby w trybie multiplayer grać, ale jeśli ktoś taką formę zabawy lubi, to myślę, że z pewnością przy GTA Online również na długo zagości, zwłaszcza jeśli sama historia i sama gra takim osobom się podoba, więc tutaj naprawdę GTA 5 jest według mnie jedną z najbardziej kompletnych produkcji, jakie kiedykolwiek branża gier wideo widziała. Naprawdę powiedzieć tutaj o tej grze w kilku, czy tam kilku minutach, no to naprawdę jest wielka trudność, bo powiedziałem tylko dosłownie o paru procentach tej produkcji, bo oferuje naprawdę ona taki ogrom możliwości, że można by na ten temat gadać godzinami. Miejsce pierwsze, The Last of Us. Tak jest, długo zastanawiałem się, czy na miejscu pierwszym umieścić GTA 5 czy The Last of Us. Ostatecznie zdecydowałem się na The Last of Us, na produkcję studia Naughty Dog, chociaż tak jak mówię, obie gry traktujcie praktycznie równorzędnie, a ponieważ musiałem coś wybrać, no to zdecydowałem się na The Last of Us chyba głównie ze względu na to, że po prostu lubię nagradzać deweloperów, którzy ryzykują i którzy wprowadzają na rynek zupełnie nowe marki. Akurat w przypadku studia Naughty Dog mamy praktycznie gwarancję świetnej zabawy i tutaj deweloper absolutnie nas nie zawiódł. Mamy świetną historię o Joelu i Ellie, którzy trafiają do postnuklearnego świata i zarówno od strony rozgrywki, zarówno od strony gameplayu, jak i od strony fabuły dostaliśmy absolutnie dopieszczony do granic możliwości produkt. Ja bardzo sobie naprawdę w grach cenię fabułę, więc tutaj ona stanowiła naprawdę duży krok w stronę tego, żebym właśnie umieścił tą grę na pierwszym miejscu w moim zestawieniu. Naprawdę kolejne przygody Joela i Ellie śledziło mi się z zapartym tchem i bardzo mi było szkoda, kiedy już ujrzałem napisy końcowe, chociaż w tym roku jeszcze będziemy się bawić przynajmniej przy dodatku DLC, więc już się nie mogę doczekać.
ale naprawdę świetna przede wszystkim relacja pomiędzy Joelem i Ellie, którzy nie od początku się tak bardzo lubili. Przede wszystkim świetnie też wykreowano samą postać Ellie, czyli kilkunastoletniej dziewczynki, która zupełnie odbiega od takich stereotypowych zachowań nastolatki znanych z dzisiejszych czasów. I to też tutaj naprawdę świetnie przedstawiono. Do tego, tak jak mówię, naprawdę bardzo wciągająca rozgrywka, zróżnicowane lokacje, no bo byliśmy rzucani tak naprawdę do różnych miejsc i w różnych okresach czasu. Mieliśmy zimę, mieliśmy jesień, mieliśmy wiosnę czy lato. Naprawdę tutaj na różnorodność absolutnie nie można było narzekać, a jeśli jeszcze tego było mało, no to gra wyciskała absolutnie wszelkie możliwości z PlayStation 3, bo jak dobrze zapewne wiecie, jest to ekskluzyw na konsolę firmy Sony i myślę, że jest to najlepszy prezent, jaki posiadacze PlayStation 3 mogli uzyskać pod koniec tak naprawdę życia obecnej generacji konsol. Gra, tak jak mówię, wyglądała świetnie, oferowała przepiękną grafikę, a do tego wszystkiego sama w sobie była po prostu rewelacyjna. I właśnie dlatego umieszczam The Last of Us na szczycie mojego zestawienia. Chociaż tak jak mówię, tutaj walka z GTA V była niezwykle zażarta i obie gry możecie stawiać tutaj w moim zestawieniu niemalże na równi, ale ponieważ musiałem się na coś zdecydować, no to zdecydowałem się w końcu na The Last of Us i myślę, że absolutnie nie będę tego żałował. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o zestawienie 10 gier, przy których najlepiej się bawiłem w 2013 roku i które miały swoją premierę właśnie w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że chociaż część z Was wysłuchała tych moich wywodów do końca i koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami, chociaż tak jak już zaznaczałem na początku, miejcie na uwadze to, że jest to moja subiektywna lista i tutaj absolutnie nie zamierzam jej uznawać jako jedyną słuszną, bo tak jak mówię, każdy powinien mieć prawo do tego, żeby przedstawić swoje własne zestawienie i tutaj liczę absolutnie na Wasze zrozumienie. Tak więc ja już Wam dziękuję za oglądanie tego materiału, no i cóż, usłyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!